pewno wytłumaczy to tak, że ja się nie będę na ten temat wypowiadać. Przegraliśmy ważny mecz i tyle, no. Pierwszy raz w historii straciliśmy parę 7 minut. Od razu byliśmy na kolanach na samym początku. No nie wiem, co było tego powodem. Na pewno mówię, nie chcę się na gorąco wypowiadać na temat tego meczu, bo był to dla nas bardzo ważny mecz i każdy z nas bardzo chciał. No nie wiem, co było przyczyną tego, że tak się stało, ale no cóż, walczymy dalej. Kuba, jak się wchodzi na boisko w takiej sytuacji, kiedy jest właściwie jak się czuł? Nie no, na pewno każdy z nas w drugiej połowie chciał dać się jeszcze więcej. No był to bardzo ciężki mecz, trudny mecz, także nie ciężko jest mi cokolwiek naprawdę powiedzieć po tym meczu. Co się działo w szatni, powiedzmy, po tym meczu? Trener was pocieszał czy krzyczał? Nie będę się na ten temat wypowiadać. Naprawdę nie chcę. Chyba jedno pytanie, bo my tak odnosiliśmy wrażenie, że w końcu grają mega ostro. Oj tak. No rzeczywiście, grali bardzo ostro i niektóre faule były bardzo brutalne. No cóż, sędzia prowadził mecz, tak każdy widział. No i cóż, teraz po meczu nie mamy... Nie możemy zbyt wiele powiedzieć. Mieliśmy 10 minut, aby rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść i tyle mam do powiedzenia. Czarnogóra, Anglia, Ukraina, nie udało nam się wygrać żadnych rywali tych bezpośrednich meczów mundial. Czy ty wierzysz jeszcze w awans? Oczywiście, że wierzę. Jestem pełen nadziei.